Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 260. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami pieśni z Księgi Przysłów, rozdział 9, wersety od 1 do 6 oraz od 10 do 12. Mądrość zbudowała sobie dom. Wyciosała siedem kolumn, nabiła swych zwierząt, namieszała wina i zastawiła stół. Służące odesłała i woła na wyżynnych miejscach miasta: Prostaczek niech tutaj przyjdzie. Do tego komu brak rozumu, mówiła: Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie. Chodźcie prosto drogą rozsądku. Początkiem mądrości jest bojaźń pańska, rozsądkiem poznanie świętego, bo dzięki mnie Twe dni się pomnożą, lata życia będą ci dodane. Gdy jesteś rozumny, pomagasz sobie, jako szyderca, sam kark podstawiasz. W rozdziałach dziewiętnastym i dwudziestym księgi Jeremiasza. Prorok kontynuuje swoje przestrogi i opisy kary za grzechy Izraela. Teksty te przedstawiają symboliczne akty zniszczenia garnka jako znaku nadchodzącego upadku oraz osobiste cierpienia Jeremiasza z powodu oporu i prześladowań. Jeremiasz ukazuje trudności związane z prorokowaniem i wzywa do nawrócenia, podkreślając, że Boża Sprawiedliwość i sąd są nieuniknione. Tak powiedział pan do mnie: Idź i kup flakon gliniany, następnie weź ze sobą kilku spośród starszych ludu i spośród starszych kapłanów. Wyjdź ku dolinie Ben Hinnom, która się znajduje przy bramie Harsit, i obwieść tam słowa, które ci powiem. I powiesz: Słuchajcie słowa pańskiego, królowie Judcy i mieszkańcy Jerozolimy. Tak mówi pan zastępów, Bóg Izraela. Oto sprowadzę klęskę na to miejsce, także każdemu, kto to usłyszy, zaszumi w uszach. Opuścili mnie bowiem i zbezcześcili to miejsce, paląc kadzidła cudzym bogom, których nie znali ani oni, ani ich przodkowie, ani królowie judzcy i napełnili to miejsce krwią niewinnych. Zbudowali nadto wyżyny Baalowi, by palić swoich synów w ogniu jako ofiary dla Baala, czego nie nakazałem ani nie poleciłem i co nie przyszło mi nawet na myśl dlatego przyjdą dni wyrocznia pana że to miejsce nie będzie się już nazywało tofet ani doliną ben Hinnom, lecz doliną mordu i uczynię bezsilną radę judy i rozolimy na tym miejscu sprawię też że padną od miecza przed swoimi wrogami z ręki tych, co nastają na ich życie: Ciała ich wydam na pożarcie ptakom podniebnym i zwierzętom lądowym, i uczynię z tego miasta przedmiot zgrozy i pośmiewiska. Ktokolwiek będzie obok niego przechodził, wpadnie w osłupienie i zagwizdze nad wszystkimi jego ranami. Sprawię, że będą jedli ciała swoich synów i córek, jeden będzie jadł ciało drugiego z powodu oblężenia i ucisku jakim otoczą ich nieprzyjaciele nastający na ich życie stłucz zaś flakon wobec mężów którzy przyszli z tobą i powiedz im tak mówi pan zastępów tak samo zniszczę ten naród i to miasto jak tłucze się naczynie garncarskie którego nie można już naprawić Będą także grzebać w Tofet, gdyż nie będzie innego miejsca na chowanie zmarłych. Zrobię to temu miejscu, wyrocznia Pana, i mieszkańcom jego, czyniąc to miasto takim jak Tofet. Domy Jerozolimy i domy królów judzkich staną się nieczyste, podobnie jak miejsce Tofet. Wszystkie domy, na których dachach palono kadzidło wszelkim zastępom niebieskim, i składano płynne ofiary cudzym bóstwom. Przyszedł zaś Jeremiasz Stofet, dokąd go posłał pan, by prorokował, i stanął na dziedzińcu domu pańskiego, mówiąc do całego ludu. Tak mówi pan zastępów, Bóg Izraela. Oto sprawie, że przyjdzie na to miasto i na wszystkie jego osiedla całe to nieszczęście, jakie przeciw nim zapowiedziałem. Uczynili bowiem kark swój twardym, nie chcą słuchać moich słów. Usłyszał Jeremiasza głoszącego te słowa Paszchur, syn Imera, kapłan, który był głównym zwierzchnikiem w domu pańskim. I kazał Paszchur poddać chłoście proroka Jeremiasza i zakuć go w kłodę, która się znajdowała w górnej bramie Beniamina w Domu Pańskim. Następnego zaś dnia uwolnił Paszchur Jeremiasza z kłody. Wtedy rzekł Jeremiasz do niego, już Pan nie nazywa Cię Paszchur, lecz Magor, Misabib. Tak bowiem mówi Pan, oto uczynię Ciebie postrachem dla Ciebie samego i dla wszystkich Twych przyjaciół. Padną od miecza swych wrogów, a Twoje oczy będą na to patrzeć. Całą ziemię Judy wydam w ręce króla babilońskiego. Uprowadzi ich na wygnanie do Babilonu i będzie ich zabijał mieczem. Wydam też wszystkie bogactwa tego miasta, cały jego dorobek, wszystkie jego drogocenne rzeczy, wszystkie skarby królów judzkich oddam w ręce ich nieprzyjaciół, by je złupili, zabrali i wywieźli do Babilonu. Ty zaś paszchurze, i wszyscy Twoi domownicy pójdziecie do niewoli. Pójdziesz do Babilonii, tam umrzesz i zostaniesz pochowany, Ty i wszyscy twoi najbliżsi, którym przepowiadałeś kłamliwie. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem. Wszyscy mi urągają. Albowiem, ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak. Słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: Nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce, jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Tak. Słyszałem oszczerstwo wielu. Trwoga dokoła. Donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść tak, że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką okryci wieczną i niezapomnianą hańbą panie zastępów ty który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce dozwólbym zobaczył twoją pomstę na nich tobie bowiem powierzyłem swą sprawę śpiewajcie panu wysławiajcie pana uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców niech będzie przeklęty dzień w którym się urodziłem Dzień, w którym urodziła mnie matka moja, niech nie będzie błogosławiony. Niech będzie przeklęty człowiek, który powiadomił ojca mojego: Urodził ci się syn, chłopiec, sprawiając mu wielką radość. Niech będzie ów człowiek podobny do miast, które pan zniszczył bez miłosierdzia. Niech słyszy krzyk z rana, a wrzawę wojenną w południe. Nie zabił mnie bowiem w łonie matki Wtedy moja matka stałaby się moim grobem, a łono jej wiecznie brzemiennym. Po co wyszedłem z łona matki? Czy żeby oglądać nędzę i utrapienie i dokonać dni moich wśród hańby? Drugi list świętego Pawła apostoła do Tymoteusza, rozdział drugi zachęca Tymoteusza do wytrwałości i wierności w nauczaniu oraz do przekazywania nauki innym wierzącym, którzy będą mogli nauczać innych. Paweł porównuje życie chrześcijańskie do zawodów sportowych, wojskowej służby i pracy rolnika, podkreślając, że wymaga ona dyscypliny, wytrwałości i oddania. Wskazuje także na potrzebę unikania sporów i fałszywych nauk, które prowadzą do podziałów. Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy dzięki łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekażę wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych. Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w zabiegi około utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko wtedy, gdy walczył przepisowo. Rolnik, który się trudzi, pierwszy powinien korzystać z plonów. Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da Ci zrozumienie we wszystkim. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On, według Ewangelii mojej, powstał z martwych. Dla niej znoszę niedole aż do więzów, jak złoczyńca ale Słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Nauka to godna wiary. Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, on wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie zda, chyba tylko na zgubę słuchaczy. Staraj się, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny, albowiem uprawiający ją będą coraz bardziej się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenajos i filetos, którzy odstąpili od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych. A przecież stoi mocny fundament Boży, taką oto mając pieczęć zna pan tych którzy są jego oraz niechaj odstąpi od nieprawości każdy kto wzywa imienia pańskiego przecież w wielkim domu znajdują się nie tylko złote i srebrne naczynia lecz także drewniane i gliniane jedne do użytku zaszczytnego a drugie do niezaszczytnego jeśli by więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój, wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. Unikaj natomiast głupich i niedoważonych dociekań, wiedząc, że rodzą one kłótnie. A sługa pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale ma być łagodny względem wszystkich, skory do nauczania, zrównoważony. Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie w stronę pełnego poznania prawdy, i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, przez którego żywcem zostali schwytani i zdani na wolę tamtego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok do usłyszenia